Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką górę koszyczek. Tutaj można sobie coś włożyć, na przykład czekoladowe jajka. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej kury będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru, oczywiście w kolorze dowolnym. Moja kartka ma wymiary 20x20 cm. Na początku kartkę składamy wzdłuż dwóch przekątnych, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka, a następnie ten wierzchołek do tego wierzchołka. Następnie kartkę odwracamy na drugą stronę i musimy ją złożyć na pół dwie strony. Czyli przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, a następnie tą krawędź do tej krawędzi. Gdy to zrobimy, przekręcamy sobie kartkę w taki oto sposób i używając tej linii zgięcia odginamy kartkę w dół. Używając tej linii zgięcia na prawą stronę. Następnie tutaj wzdłuż tej linii zgięcia w dół, a wzdłuż tej linii zgięcia na lewą stronę. I otrzymamy taki wielowarstwowy kwadrat. Było tak i używając tych linii zgięcia, które przedtem powstały, zaginamy taki wielowarstwowy kwadrat. Trzymając kartkę w ten oto sposób, musimy tą krawędź przyłożyć do tej linii zgięcia. A następnie z lewej strony też jedną warstwę, tą krawędź do tej linii zgięcia. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i robimy takie same ruchy, czyli przykładamy tą krawędź do środkowej linii zgięcia, a następnie tą krawędź również do środkowej linii zgięcia. Następnie odginamy sobie i teraz musimy ten wierzchołek przyłożyć do tej linii zgięcia w taki sposób, aby nowe zgięcie powstało między tym a tym punktem. Następnie podnosimy tą tutaj warstwę i używając tych linii zgięcia, musimy te elementy włożyć do środka. I z drugiej strony w taki sam sposób zaginamy. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę, odginamy te elementy, podnosimy tą warstwę do góry i również w taki sam sposób, używając tych linii zgięcia, musimy wgiąć te warstwy do środka. Następnie trzymając kartkę w ten sposób, przekręcamy ją sobie w taki sposób, aby ten wystający element był tutaj z naszej strony. Łapiemy za jedną część, za drugą część i rozciągamy w taki sposób, aby te linie nam się wybrzuszyły. Można to delikatnie poprawić w taki oto sposób. Następnie używając tej linii zgięcia składamy kartkę na pół w taki oto sposób.
Następnie kładziemy to na płasko i spłaszczamy. Tutaj powinny nam się w środku utworzyć nowe linie zgięcia, które powinny wyglądać w taki oto sposób. Także pokazuję ją jeszcze raz. Nasza kartka była złożona w taki sposób. Te elementy rozciągamy. Wyginamy tą krawędź i używając tej linii zgięcia spłaszczamy kartkę. A następnie te tutaj elementy spłaszczamy i zaginamy. Następnie, używając wcześniej wykonanych linii zgięcia, musimy ten element odgiąć w dół. W taki oto sposób. Było tak. Używając tych linii zgięcia, odginamy to w dół. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Następnie przerzucamy sobie jedną warstwę z prawej na lewą stronę. Wtedy z drugiej strony robimy odwrotnie, czyli z lewej na prawą, żeby nasza kartka wyglądała w ten oto sposób. I następnie musimy tu wykonać takie zgięcie, które będzie po prostu przedłużeniem tego zgięcia. Czyli bierzemy ten wierzchołek i ustawiamy go w ten sposób, aby był przedłużeniem tego zgięcia pod takim właśnie kątem. Następnie odginamy i musimy to wgiąć do środka wzdłuż wcześniej wykonanych linii, czyli taki oto sposób. Było tak, a my to wginamy do środka. Następnie ten element odginamy do góry w taki oto sposób. A następnie w dół w taki oto sposób, aby ten szpic wystawał poza tą krawędź. Następnie odginamy to i wzdłuż tego pierwszego zgięcia musimy wygiąć kartkę do góry w taki oto sposób, a wzdłuż drugiego zgięcia, które zrobiliśmy, w dół. W taki oto sposób. Następnie będziemy musieli wykonać zgięcie, które będzie zaczynało się tutaj w tym punkcie i szło mniej więcej w taki oto sposób. Nie ma żadnego konkretnego punktu odniesienia, więc pozwolę sobie narysować. To zgięcie powinno wyglądać mniej więcej w taki sposób. I robimy je, po prostu zaginamy sobie kartkę w taki sposób. I teraz to zgięcie musimy wygiąć w taki oto sposób, żeby było wypukłe z obydwu stron. I teraz to zgięcie, które zrobiliśmy, musimy przyłożyć do tej krawędzi. Czyli w taki oto sposób musimy zagiąć. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Także nasze zgięcie powinno wyglądać w ten oto sposób. Było tak. Tą krawędź wyginamy i tą krawędź przykładamy do tej krawędzi. W taki sposób. Z drugiej strony robimy tak samo i mamy taki ogonek kury. Teraz tutaj w środku rozkładamy to. Musimy ten wierzchołek
przyłożyć mniej więcej gdzieś do tego punktu, tak jakbyśmy mieli linię łączącą ten punkt z tym punktem. Także mniej więcej gdzieś w taki oto sposób składamy i zaginamy tak jak było. Następnie ten element musimy pociągnąć w dół w taki sposób, żeby ogon aż tak bardzo nie odstawał, tylko wyglądał mniej więcej w taki sposób, bądź troszkę inaczej, jak to już sobie woli. Następnie przykładamy tą krawędź do środkowej linii zgięcia. Z drugiej strony tak samo. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i wykonujemy te same zgięcia, czyli ta krawędź oraz ta krawędź do środkowej linii. Odwracamy z powrotem. I teraz musimy wykonać takie zgięcie, żeby ta tutaj krawędź zetknęła się z tą krawędzią. Czyli w taki sposób i zaginamy. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Czyli tak to powinno wyglądać. Można na razie to spłaszczyć. Odwracamy na drugą stronę i robimy dokładnie tak samo. Następnie idziemy na dół. Bierzemy sobie jeden ten szpic i musimy ten wierzchołek zagiąć do góry na około 3 cm. Czyli tutaj z 3 cm powinny być. Wtedy to zaginamy. Odginamy i musimy ten wierzchołek wgiąć do środka. Czyli odginamy sobie jedną warstwę. Drugą warstwę. No i wzdłuż linii zaginamy do środka. I składamy tak jak było. Żeby tak to wyglądało. Następnie wyginamy te już wcześniej zrobione linie zgięcia. Bierzemy sobie jeden element i go tak troszkę zawijamy w taki łuk. Z drugiej strony robimy tak samo. Też zawijamy w taki łuk. No i należy ten szpikulec włożyć do tego elementu z otworem. Można najpierw troszkę bardziej w ten sposób zagiąć, żeby łatwiej nam się złączyło. Wkładamy jeden element w drugi, przyciskamy i można delikatnie wygiąć w taki sposób, żeby to się bardziej trzymało. I gdy to zrobimy, nasza kura koszyk jest gotowa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.